Kłaniam się nisko. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak przygotować pide, czyli turecką pizzę z mięsnym farszem na bazie wołowiny, pasaty pomidorowej i ciągnącego się sera. Moi drodzy, do przygotowania ciasta będzie nam potrzebna mąka typu 00, czyli taka mąka do pizzy. Należy ją minimum raz przesiać. Następnie będziemy potrzebowali 7 g suszonych drożdży. Dodatkowo do suchych składników dosypujemy jeszcze sól oraz cukier. Dokładne proporcje wykorzystane w dzisiejszym przepisie znajdziecie w opisie filmu bądź na blogu chilloutzgrillem.pl, ale ten adres to już dobrze znacie. Przyszła pora na mokre składniki. Na początek wlewamy oliwę z oliwek około 1 łyżki stołowej. Kolejno wrzucamy bardzo gęsty jogurt, jogurt typu greckiego. Na sam koniec wlewamy przygotowaną wodę oraz wbijamy jedno jajko wielkości L. Kiedy wszystkie składniki znalazły się już w misce, wstępnie to wszystko mieszam. Następnie wkładam do robota kuchennego i przez 10 najbliższych minut wszystko się ze sobą pięknie wyrabia. Jeżeli nie macie robota, 15 minut ciężkiej pracy na stolnicy. Po 10 minutach tak ciasto wygląda. Lekko jeszcze je wyrabiamy, przekładamy do miski, skrapiamy oliwą z oliwek, przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce na 2 godziny, aby ciasto podwoiło swoją objętość. Ciasto odpoczywa, więc możemy przejść do przygotowania naszego farszu. Farsz powstanie na bazie mięsa wołowego, oczywiście mielonego, cebuli czerwonej, pasaty pomidorowej, sera cheddar oraz papryczek jalapeno. Oczywiście jeszcze będzie kilka innych przypraw, ale to w dalszej części filmu. Znacie składniki, więc idziemy na patelkę. Na patelnię wlewamy 1 łyżkę oliwy z oliwek. Czekamy, aż temperatura ją złapie. Wrzucamy cebulę czerwoną pokrojoną w kosteczkę i około 5 minut smażymy na złoty kolor. Kiedy cebula uzyskała złotawy kolor, wrzucamy mięso mielone wołowe. Oczywiście możecie również użyć mięsa wieprzowego, drobiowego, a nawet jagnięcinki, jak macie w swojej spiżarni. Na tym etapie przyprawiamy już mięso z solą oraz pieprzem mielonym. Całość dokładnie mieszamy, aby przyprawy rozeszły się po każdym zakamarku mięsa i cebuli. Przyprawione mięso smażymy około 10 minut na średnim ogniu. Po upływie tego czasu dolewamy wysokiej jakości pasatę pomidorową oraz dolewamy wodę przygotowaną. Standardowo wszystko dokładnie mieszamy i możemy przejść do doprawiania sosu. Dodajemy 1 czubatą łyżeczkę przecieru pomidorowego, obowiązkowo 1 łyżkę sosu Worcestershire, z sypkich przypraw dodajemy paprykę słodką mieloną, zioła prowansalskie, nie może w tej pozycji również zabraknąć odrobiny przyprawy kumin, czyli kminu rzymskiego. Daje tutaj taki fajny posmak Ameryki Południowej. Na sam koniec dodajemy czosnek. Albo dodajemy czosnek w ząbkach, może tutaj być 3-4 ząbki, bądź czosnek granulowany lub czosnek w płatkach. Ja postawiłem dzisiaj na czosnek w płatkach oraz cukier trzcinowy muscovado, który ma w sobie odrobiny melasy.
Tak przyprawione sosiwo gotujemy na małym ogniu przez 60-70 minut, aż większość wody wyparuje. Sosiwo musi być bardzo gęste, nie może być rozwodnione, ponieważ potem wchłonie to ciasto i będzie taka memeja, taka papka, nie przypominające pide. Więc lecimy dalej. Po 2 godzinach ciasto nam pięknie wyrosło, podwoiło swoją objętość. Przerzucamy je na stolnicę, opruszamy lekko mąką i dzielimy na 2 części. Następnie każdą część podzielimy jeszcze na 3 kawałki i przejdziemy do formowania tak zwanych łódek, kajaków, zwał jak zwał. Zabieramy się za formowanie. Kulkę rozpłaszczam dłonią. Następnie za pomocą wałka rozwałkowywuję w podłużną łódkę bądź kajak, tak jak już mówiłem, nazewnictwo freestyle. Żeby ciasto się nie kleiło nam do wałka, jeszcze je opruszamy mąką. Po kilku chwilach gimnastyki sportowej przechodzimy do ostatniego etapu formowania. Robimy sobie czubek na jednym końcu ciasta i zawijamy do środka, robiąc takie ranty, takie brzegi łódki, zawijając na drugim końcu. I tak samo z drugiej strony. I mamy łódkę gotową. Płynnie przechodzimy do faszerowania. Na samym początku kładziemy solidną garść tartej mozzarelli i rozprowadzamy ją po całej powierzchni dna łódki. Kolejno nakładamy farsz. 3 czubate łyżki stołowe również rozprowadzamy po całej powierzchni mozzarelli. Musimy uważać, żeby nie upierdzielić naszych rantów, bo ranty będziemy w późniejszym czasie smarować oliwą z oliwek. Wszystko musi wyglądać estetycznie i apetycznie. Na sam koniec kładę kilka papryczek jalapeno i w tym miejscu chciałbym podziękować Izie, która podarowała mi słoiczek domowej papryczki jalapeno. Mega. Dzięki wielkie. Tak jak wspominałem wcześniej, tak jak wspominałem kilka chwil temu, ranty smarujemy oliwą. Można również użyć samego żółtka. Pide znajduje się na blaszy wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 220 stopni Celsjusza przez najbliższe 15 minut. Sześć minut przed końcem otwieram piekarnik i jeszcze posypuję mozzarellą, żeby było więcej tego ciągnącego się sera. Będzie mega, zróbcie to, a nie pożałujecie. I nastał ten czas, kiedy można turecką pizzę wyjąć i przejść do konsumpcji. Ale zanim to zrobię, pokażę jeszcze kilka innych kadrów, żeby wam narobić smaka. Naprawdę rewelacja. Wygląda obłędnie, a aromaty, które się unoszą w kuchni, są nie do opisania. Miód, malina. Moi drodzy, chciałbym wam podziękować serdecznie za wytrwanie do końca i kilka słów prywaty na koniec. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego nie robicie. Zostawcie łapę do góry, napiszcie jakiś komentarz, co byście chcieli zobaczyć w kolejnym odcinku.
bo takie poczynania, takie kroki naprawdę pomagają, że ten kanał się rozwija, że dociera do większej publiczności, a przez to mam dodatkowego powera, żeby wymyślać, tworzyć kolejne przepisy zarówno dla Was, jak i siebie. Wielkie dzięki, Piona, widzimy się w kolejnym odcinku.